W poprzednim odcinku. Okej, okay, patrz teraz. I powiedz mi, że to nie jest teściowa. A teraz kontynuujemy. Ach, to będziemy musieli wpisać te numery, które są nad drzwiami. Żeby przejść dalej, tak. Można sobie ładnie przeglądać przez drzwiczki. Są tu gdzieś jacyś wrogowie? Które drzwi warto otworzyć, a które nie? Te, przy których stoi, mają dwie skrzynki widoczne w środku. To te otworzymy? A gdzieś tutaj był jeszcze przeciwnik, co było tu? Tam, gdzie tak, się patrzysz. Przy... Tak, tak. Okej, okay, tutaj też, nie otwieramy. Tutaj też widać, to tylko staramy się otworzyć te. Otworzymy tylko te i te. To jaki to będzie numer? Chyba... Czekaj, bo ja się rozpina. 201, coś takiego? Chwila. 210 to będą te główne. 210? Tak. Czekaj. To się daje. Tylko... Jest. Nic z dwójką na końcu i nic z jedynką. Nie, dobra. Nic z dwójką na końcu po prostu. To jest najważniejsze. Czekaj, czy to będzie? Chyba 100... Nie, stówka chyba będzie po prawej, tak mi się wydaje. Że 102 na przykład. Czyli 101? Nie, czekaj, nie można. Czy 201 to będzie? 201? 200. Chyba 201. Tak. Jest, 201. Ha. Geniusze. To jest nawet fajna zagadka, tak troszeczkę się podomyślać, są pułapki poustawiane z... No to jest ten wróg tutaj za drzwiami, który woła tych innych. Tak, no właśnie. Tutaj tak nikogo nie zawoła, bo kogo? Znaczy w celach siedzą, nie? Ale wiesz, że są szyby wentylacyjne, nie? Tak? Aha. To jest lipa, jeżeli się nie uważa tutaj. Teraz tutaj też ten co drzejapę. Ale tutaj są też dwa znaki, te drzwi powinniśmy otworzyć, to będzie skarb. Tu? Zero? Nie. Tutaj, gdzie są te dwa szyldy. Aha! Nie zwróć uwagi nawet. 201 chyba będzie jedno? Albo 210. 201 albo 210. Mhm. 201, brawo. Tak? A nie, to dobrze, no. I coś zero na początku. Aha, zero... tam w środku otworzyłeś, tak? Że tam są drugie drzwi. Tak. 021? Nie, to tak są główne. Okej, okay, dobra. Czyli jeszcze teraz 012. 0-2-naście. Śmiałe byś stworzył coś totalnie innego. Może granata wrzuci do środka? Nie, 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 ale to od tyłu można przecież ich zabijać po cichu. Znaczy po cichu. Ups. Widzisz, obydwojga po cichu. Znaczy, po cichu, ale tak głośno, że... No matko. A, jestem pod wrażeniem, muszę przyznać. Czemu? Roślineczka... No, że tak dobrze poszło. A. Oj, te skrzynki, w których są zawsze skarby, więcej punktów tu jest. I spray. A i spray leczniczy, no. A to jesteśmy teraz wyposażeni. Ja i tak mam 10 leczenia. Teraz mam 11 leczenia i spray leczniczy. Właśnie zobaczę, ja mam tylko czerwoną tą kropkę jakby, co? Znaczy kropkę, roślinkę, więc no, jak będzie zielone, to wiesz. A tak to jadę tylko na sprayu. A tam we wnętrzu dostałeś czerwoną? Bo tam była jeszcze zielona, dla mnie przynajmniej. Była, znaczy ja mam do karabinu, znaczy zielona do strzelby, tak, to teraz akurat. Oj. Come here. Biohazard! Na drzwiach było napisane Biohazard! Tak? Aha. Tytuł gry, znaczy tak jakby, tej amerykańskiej, US-owskiej, tak? I japoński. A! Deborah must be close. Kto? Who? No właśnie. Please be okay. Jaka znowu debola, kurde. Debola. Wow! Złożyłeś za nimi cały HP wyśpiął. O nie. Znaczy nie, że nie straciłem. Jest jeszcze na zielonym. Czyli szczęście było. Ale właśnie, ludziki, sprawdziliśmy i naprawdę gramy na najtrudniejszym, bez litości, czy jak to się nazywa. Tak, nie? Nawet jakbyśmy mieli jakieś umiejętności, że nie mamy lepszą... mniej obrażeń odnosimy, to jest to wyłączone. Skille są po prostu wyłączone. A my mamy... No, dobry uław, mimo wszystko. Tak. Sobie radzimy.
No, ale to jest to, co mówiłem, że wiesz, im trudniejszy poziom trudności, tym większa zabawa. Przynajmniej dla mnie. A tak jest w sumie, no. I mówiłem, rezydenciki wow, zawsze mają faj... No, dobra, radzisz sobie, radzisz sobie. Ale jeden minus tego, że punkcików nie mamy, że nie możemy umiejętności korzystać, to jest to, że mamy standardowe umiejętności walki wręcz. Nie możemy tego rozszerzyć. A też. Bo normalnie można by takie zajebiste rzeczy robić. O, patrzcie. A myślałem, lusterko. Że to jest. Czekaj, zrobimy sobie screena? Za małe to lusterko, kurde. Ktoś nam wyjdzie na plecy zaraz. Co? O, czerwona roślinka. Tak? Gdzie? W toalecie. Oj, sorry. Ale tak ją podniosłem przez twoje ciało. Dobra. Zapikselowane zdjęcie, czy tam, no, zdjęcie zapikselowanego Leona w lusterku zrobiłem. Na miniaturkę, kapel. Na miniaturkę. Nie do biblioteki Steam. Lubię sobie robić screeny. Nie, ja wiem, przesyłać. Wiem. Najlepsze w tych zdjęciach na Steamie jest po prostu wymyślanie tytułów jakichś pojebanych. Leon! Zabijesz się w końcu? Tańczę sobie z nią. Czy co ona tak tańczy, kurde? Jezus. Dwa razy zrobiłem finisher i nie trafił, a powinien automatycznie trafiać. A właśnie też na No Hope'ie te zombie, co plują, mają lepszego cela. Dlatego jak byliśmy na przykład w tym metro, nie? To im tak ta piątka za tak wyszła, nie? Co bomby użyliśmy. To im właśnie tak zajebiście celowali z tego powodu. To ma sens. Ciekawe, czy tym razem dostanę osiągnięcie za przejście gry. Hurry it up! O! What the hell is all this? None of these were here 3 days ago. You wanted to show me? No. I thought... What the hell did I just see, Ada? So that woman or whatever. You know her? Kind of. Yeah. Kind of. Ale śmiesznie to wygląda, bo ty nie wiesz, o co w ogóle chodzi w mojej postaci, a ja w sumie nie wiem, o co Kaman Sadu na przykład, nie? Tak z perspektywy bohaterów. Ale co Ada robiła w kokonie? To nie ma sensu żadnego. Ale co za przypadek, nie? My tutaj przyszliśmy, bo najwyraźniej Helena kogoś szuka, a my znajdujemy Aidę. Tak. To za przypadek? A, to tak, 201 musisz pisać. Aha, no faktycznie, kurde. Tutaj, nie, tam. Aha. Nie, tutaj jest własny komputer. Już, dobra, bo nie ogarnę w ogóle. No dobrze, że nie dali. 201, 2, 0, 1. O nie, już pamiętam, co tam się będzie działo.
Ja w ogóle. Ja nie tego komputera nie zwrócił uwagę, że istnieje. A, domyślam się, że oni zaraz się ruszą, albo coś się stanie. A, nie chcesz wiedzieć. Psy. O, słychać, no. Ale psy są tylko na dole. Na dole nie pobędziemy długo. To jest szczęście właśnie. Tutaj będziemy musieli zrobić... Z tymi wajchami, które są tutaj dookoła. Mhm. Żeby dostać na drugą stronę. Na mapie widzę, tak, widać, że są takie czerwone pomosty jakby i musimy je wszystkie opuścić na dół. Ja tam pójdę sam, bo te drzwi się zamkną z tego, co pamiętam. Taki pseudolabirynt, tak jakby. Tak, poczekaj tutaj, bo się zaraz któryś z tych wind opuści. Aha, dobra, okej. I spróbuję się jak najszybciej do ciebie dostać. To, będę teraz miał nagranie, bo... Ja też będę miał tutaj tak jakby ekskluzywną drogę, żeby się stamtąd wydostać. A, okej, dobra. Perspektywa będzie skakać. Mhm, tak. Teraz ja mogę na luzie przebiec. A, od razu zombie. Tylko uważaj na zombie. A ja mogę tutaj sobie zeskoczyć na dół, gdzie są psiaki i sobie obok nic ich pobiegać. A w sumie nie widzę jeszcze żadnych psiaków. Chyba są po drugiej stronie. Ale są jakieś generatory jakieś... A, jakieś takie zbiorniki biohazardowe. Hmm. Jakby co to sobie radzę jak na razie. Widzę. O, już mam... O, jesteś okej, dobra, tak... I jestem na miejscu. Się lepiej uleczyć teraz, bo zaraz będzie grubo. Sorry. Znaczy, tu mam użyć spraya, czy... A no to nie, to, tak... poczekaj, aż ja się zaraz zranię i wtedy użyjmy spraya. Dobra. Bo aktualnie mam full heala. Bo teraz będzie ciężko, w tym miejscu będzie teraz ciężko. Ile masz życia w ogóle? 2. Okej, to może jednak się ulecz. Weź tiktaki czy coś, jeżeli masz. A nie mam, właśnie mam tylko ten spray, więc dlatego tyle masz użyć. Okej, to ja użyję swojego spraya, bo ja mam nawet 2. Aha, dobra, to dawaj. No git. Bo ty musisz na górę zaraz. Czekaj, może ja sobie granat przygotuję, bo widzę, że będzie chyba zadyma zara. No, ale to będzie dla mnie zadyma. Aha. Ja ci... I hop! Dobra, to ja tutaj teraz się poprzygotowuję. Dzień dobry panowie i panie. O, zajebioza. Aha, umierasz? Ja pier... Czekaj, już biegnę, jak dam radę. No nie dam rady, bo ja tutaj zaskoczyła. Boże. Aha. O nie! To na o, mnie! O nie! Jezus. No to... Zajebiście wyszło ogólnie. No w sumie dobre pytanie, czemu zawsze wszystko jest tak skomplikowane tutaj, prezydencie? Była taka piosenka od jakiejś tam amerykańskiej piosenkarki. Aha, czemu wszystko musi być tak skomplikowane? Tak. Że wkurwiają ją ludzie, którzy wszystko komplikują. A nie, oni już się respią, nie musisz mnie podrzucać wcale. Ale przychodzą dopiero wtedy w większej ilości, jak gdzieś na górze chyba, ale no. Możemy już teraz kilku powystrzelać. A czy dobra, to ulecz mnie. Dobra, i nie pocać. Ja jej tam sobie załatwię na górze. Kurwa! Dobra, straciłem jeden jakby punkt. Dobra, już biegnę dalej. Aj, za plecami mi wyszedł. Kurde. Skąd ty się wziąłeś, soczy synu? No, no. Uważaj, pobiegnie kolejny, co pluje. Dobra, już. Tak, spróbuję to szybko przełączyć. O, nie. O, Jezus. O, dobra, przełączyłem i biegnij tu, jak do mnie, jak możesz. Hehe. O, kurna. Mam pomysła, jak... Granatem. ...pociągnąć. Granatem. To ja się odsunę. Gdzie? Tu jestem. No, cześć. Cześć, koledzy.
A kur... Dobra, już żyję. Znaczy żyję. Jeszcze żyjesz. Tak. Wyobraź sobie, żebyśmy teraz grali bez broni, które mieliśmy z poprzedniego przejścia. To masakra. Łodź, tam na górze po prawej będziesz miał dużo expa, bo zabiłem tego typka. O, bardzo ładnie. Bardzo miło. Ciekawe, kiedy tam ci inni się po prostu przemienią znowu. Co, mam jeden, tylko dosłownie jeden... Dobra, otwórzmy to. Mam dosłownie jeden strzał do strzelby, jeden do snajperki. Do karabinu, znaczy. Uuu. To nie brzmi dobrze. No, i mam tylko bombę. Wszystko opuszczone? Jeszcze. Wszystko opuszczone i drzwi otwarte. Tak. O! Zjeżdżamy stąd. I o co tyle krzyku? To nie było takie trudne wcale. Niektórzy by to 40 minut przechodzili. Nie znam nikogo takiego. Pomóż? Co? Jak to się stało? Wstał. I powiedział, skąd on się wziął? Leżał. Z ziemi, tak. O kurde. A mam tylko jeden strzał. Tak. Nie pluj na mnie, ty z wyrolu, czekaj, jemy tych taki. Hej, chodź tu, chodź. Aha, czekaj, o kurwa. Dobra. Bardzo ładnie. A nie lepiej spray? Tak, tyk, tak. Nie. Mam więcej tych taków. Aha, okej. Okay. Dobra, mam zero. Dobra. A i tak jestem radny. Boże, czekam, nie mam amunicji już w ogóle. Dobra, to po prostu ignorujemy i biegniemy dalej. No, tylko że ty możesz sprintować, a ja nie. No dobra, w końcu mogę sprintować. No. Odwróciłem uwagę i trochę strzelaniem. Dobra, biegniemy. Uważaj! Co on ode mnie chce? Ło, kurwa! Dobra, idziemy tu. Czekaj, na dół! Granat wezmę, dobra, już. Nie możemy tu na dół? Co? A, tu musimy iść, okej. Okay. Szybko. Już! Kurwa! Uciekamy stąd! Chcę! Zjeżdżamy stąd, dosłownie! Do śmietnika! Te sztormtrupy nas zabiją. I po prostu wściekli. Ja oczywiście wylądowałem na nogach, jak boss. Kurde, fajnie, jakby jakaś tam amunicja była. Bo ja jestem na dosłownie bez niczego. Tylko mam granat zapalający, jedną bombę, no i te leczenie. Aha. Fajnie. Powinna być gdzieś tutaj zaraz amunicja. Czekaj, może sześćka tu była, bo taka dziura może coś u góry było, ale... W sumie, no. To sprawdźcie, patrzę, czy tutaj jest... Nie, a, tu jest znajdźka, tu jest znajdźka. Aha, tu już, czekaj. A, widzę, po lewej. Tylko, że nie mam pistoletu, żeby strzelić. Znaczy... Kurde, mogę tylko granatem rzucić, nie wiem, czy warto. Czekaj, w tym wazonie powinna być amunicja. Nie. Kurde, co dla mnie była amunicja. Dlaczego tutaj nie można rozdawać sobie amunicji? No właśnie, kiedy było to możliwe. No i dobra, nie strzelę w to, bo nie mam... Czym? Chyba, że będzie ta amunicja, to się cofnę szybko. Wazon. Wiem. Ale kurde, wszędzie exp. Który raz się nie obchodzi. W tym jednym była amunicja, nie wiem dlaczego dla ciebie nie było. Dziwne. No. Dla mnie tam też był exp. O kurde! No i zdychaj. Znowu granat i exp. No ja pitol, ta gra chyba lubi mi rozdawać po prostu, wiesz. Punkt doświadczenia, który nie możemy na tym poziomie i tak na nic wydać. Tak, znaczy no wydać możemy, tylko są wyłączone. No, nie ma tego menu wydawania przy... między rozdziałami. A, o to chodziło. Wygląda jak Heida. Ach, jej szukasz? No to wygląda. Jest? Cła siostra bliźniaczka Heidy, kappa. Deborah! Can you hear me? Helena? Thank goodness. Okay. Enough with the mystery. What the hell is going on here? Let's just get her out of here.
And then I'll tell you everything. I promise. Hang in there, sis. Jakby co, nie mogę strzelać, ale tak jak amunicję miałem, więc... No, czyli dobrze, że akurat ty masz amunicję, tak, tak. O, zielona roślinka. Zabawna rzecz. A, roślineczka. Ale chować mogę. O. Aha, nie mogę, nie mogę podnieść. Lol. Czekaj, muszę coś wyrzucić. Co ja wyrzucę? A ja, no boję się do czego. Ja, żeby to podnieść, muszę coś wyrzucić, a nie mogę otworzyć ekwipunku, bo mam ją na plecach. Kurde. No to jest lipa, to jest bardzo lipa. Ja pitole. A miałbym już kilka tych tabletek. Oj, przeciwnik jest na moście, jakby co? No, już idę. Pamiętasz, jak Helena mówiła, że nikomu nie pomagaj, bo to nie ma żadnego sensu i strata czasu? A ona cały czas tylko chce pomóc swojej siostrze. Tak. To siostra? Kiedy ona powiedziała siostro przed chwilą. Aha, nie zwróćcie uwagi. No bo to było poza sceną. Jak już grałeś, koncentrowałeś się na tym, żeby chodzić. No tak. Ło, rzuciłem go! To był hit action z Yakuzy. Zrzucić z mostu. Kiwami. Exp, chyba że masz amunicję. O, bitch! Pomagać ci mogę, ale... Gdzie on jest? A. No. Oh, shit! No, pomogłem ci od razu, ale weź go zrobi. Próbuję! Możesz... Co to za suki? Nie wiem. Oj, dobra. Po prostu pójdę przod. Znaczy, aż będzie prosto. No, dobra. Tych taki. Dla ciebie też. A co użyłbym. No to chodź, leczenia. Chodź. Ha, znowu mam 12 leczenia. Nie no, to ja użyję sprayu. O, właśnie. A nie, jeszcze. Nie, to wezmę tych taki. Ja mam tylko 2 HP. Znaczy, Boże, mam 4 HP. Brakuje mi 2. To może jednak... No użyj tiktaki. A, to wezmę jednak ten spray leczniczy. No czemu? Mogę ci użyć tiktaków. Bo u mnie 2 użyją, u ciebie 2 uleczy, a u mnie całość. Aha, oj! Good job. Not bad. This way, no. Jak coś tak powiem. A, nie mogę mówić do przodu. W lewo. Okej, uważnie, ostrożnie! Headshot! Wow! Ty, nie jestem na moście i tak mną zamiotło. Aha, bo to nie było na moście, okej. Nie tylko na moście. No, to mi chodziło, że... Wiesz, jak brzmi Helena teraz? Potrzebuję many! Z Diablo 2 to chyba było, nie? A, to nie kojarzę w ogóle, wiesz? A, szkoda. Ja grałem tylko w Diablo 3 tak naprawdę. Chociaż wiem, że Diablo to dla większości gra dzieciństwa, ale mnie to minęło. A, spoko. Postacie tam zawsze coś mówiły, gdy... I tak stękały zawsze i mówiły, a, potrzebuję złości. Potrzebuję many. A właśnie chciałem powiedzieć, że dziwne, że nie może nas namierzyć, ale nas gada, sorry. Nie muszę się zepchnąć, bo ja nie mogę. Patient! Mam zajęte ręce, że tak to imę. Nie tylko ręce, też całe ramiona i plecy. Fajnie to wygląda. Tak. Idziemy dalej. Ha! No w sumie lepiej, jak ty nawet będziesz kopał, bo ja mam ten kopniak taki wolny. O, no, czerwona roślina, co z tego, jak takiej nie podniosę? Ta ironia, że nie mogę... Jakbym wiedział, to bym sobie ekwipunek wyczyścił, nie? Żeby... A tak to... Nie wiadomo. No. Byłem zaskoczony, że w ogóle ekwipunek jest ograniczony w tej grze, bo tego nie pamiętałem. Też. O, ktoś tam kwasem pluje z prawej, ale nie widzę go nawet. Bo tak, jak idziesz cały czas w ekwipunku w nieskończoność w przód, czy tam w bok, no to nie wydaje się jakby... Przy mnie jest. Ty jesteś przy mnie. No ale tu z tej strony stoi też. Po lewej jeszcze, znaczy tam skąd przyszliśmy jeszcze jest. Ale dobra, biegnę. Tego już załatwiłem. Nie, jest jeszcze jeden. A, pieprzyć go. Pieprzyć, okej. Okay. Leon, thanks. Okej, okay. Nie mam już żadnej amunicji do Magnum, to może być smutne.
To jest moment, w którym można grać na 4 graczy. O właśnie! Mówiłem. Poczekamy, ale wątpię, żeby ktokolwiek wszedł. A, czyli to są te takie specjalne momenty w takim razie, tak, rozumiem. Tak, tak, że w Resident Evil 6 są momenty, gdzie 4 graczy możecie spotkać, ale musi się wszystko zgadzać, poziom trudności i tak dalej, wiesz. To nie zna nikogo. Tak, szanse po 7 latach. Na normalnym poziomie trudności może byś jeszcze kogoś znalazł, ale ale na No Hope'ie to kurde, wiesz. Z doświadczenia wiem, że na No Hope'ie to nawet na premierę nikt nie grał. Znaczy nie dało się połączyć z kimś. Ale to wiesz, to musisz mieć farta, że w ciągu minuty ktoś gra w tym samym momencie, tylko w innej kampanii, nie? Więc te szanse na to są tak znikome, że już łatwiej byłoby się zgadać na przykład z kolegami, że dobra, słuchajcie, to teraz tam dochodzi do tego momentu i... Nawet w WoWie się ludzie na rejdy nieprzypadkowo łączą, tylko zmawiają. No właśnie. Ale a to fajnie... jest znacznie większa gra i aktywniejsza. No ale fajnie by się grało właśnie na czterech, wiesz. Znaczy, te momenty są fajne po prostu, tak. Deborah, just hold on, we're almost there. Deborah, stay with me, all right? No! No, Deborah! No! No! No, this can't be happening. Ada. You look like you've seen a ghost. Ada, what the hell is going on here? It's complicated. But this isn't the time or the place. These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. So sorry, Deborah. It's all my fault. Helena, get away from her! Stop! Don't shoot, please! Aha, nie ma jest... wyboru! Co? Aha. No i jakbyśmy grali na 4 graczy, to po prostu byłaby Ada i opcjonalnie jeszcze agent w tej sytuacji. No domyśliłem się właśnie, że tak to jakoś będziemy rozdzieleni chyba. Tak, będziemy. Ale coś ta walka szybko poszła. Czy mi się wydaje, czy będzie później jeszcze jakaś faza? Na dole będziemy się jeszcze bili. Na dole będzie ta faza. Się dziwiłem już. Wiesz, jaka jest ironia? Ja dalej nie mam amunicji. Oby tu po drodze jakaś była. Oby. Ale muszę się napijać dalej dłoni teraz. Jest w końcu. Dalej, Ada. Hop. Aha, fajnie to wyglądało. Bo ja to widzę też. Yep. No, Ada. Nieoficjalna... A ring? A. Oficjalna na rzecz. Teraz ma pierścionek. Nie uprzedzaj faktów. Ale nie, wiadomo, że Leon zawsze coś tam niby ją lubi w ogóle, ale ona zawsze go w bambuko robi. Ale tak, zawsze tak. Się spotykają, nie? On jej nie może zabić, ona zawsze jemu ratuje życie i takie tam rzeczy, zabawa. Podniosłem ci to. Dzięki, dzięki. A nie, tak miałeś się tego złapać? Nie. Nie, Ada ma się tego złapać. A, no ale wiesz, fajnie byłoby, bo miałbyś jakby się nas połączyło z kimś, to byś teraz po prostu grał... Znaczy, Adam byłby jakiś inny typek i byście sobie pomagali nawzajem, nie? No. To ktoś musiałby grać właśnie w kampanię Ady. Tak, tak, o to chodzi. Na przykład Ada teraz, gracz Ada by teraz pomagał z góry na przykład, nie? Czemu nie wiem, jak mam zejść do ciebie? Mogę w ogóle zejść?
Aha, nie mam jak zejść. To muszę sobie sam radzić. Znaczy ja o tyle co w nią próbuję postrzelać, ale... Czy ja mogę jakoś zejść, czy...? Nie, nie mogę. Kurde. Ale muszę przyznać, że ona... zabawnie wygląda. Kurde, staram się trafić w te jej złote nogi, ale mam tylko kilka strzałów, nie? I... Co tam robię? Rzuciłem granata. I cię teleportnęło. A! Shito! Czekaj, nie mam amunicji w ogóle. A czekaj, mogę... właśnie, granaty! Tak, gdzie ona... aha, tam jest. A skoczy chyba. A niech tu przyjdzie. O, granat, za nią jest ta beczka! Ja nie mogę, nie mam czym. Ach, shit. Ja będę walczył po prostu z zombiakami. O, czekaj, jest jakaś amunicja tutaj. Dobra, ale... shotguna. Ja niestety mogę tylko biegać, o ironio. Ważne, że nie zginiesz i będziesz mnie ożywiać zawsze. Tak, tak. Znaczy, no teraz mam tego shotguna, nie tylko... Ale będę tylko czekał do momentu, jak... No właśnie, ma odnóża czy coś innego. Dobra, załatwiłem jej. Dobra, ja się nie zajmę tym zabiakiem. O Jezus. O kurde! O nie, o masz nie, spray, o czy... nie. Nie! Mam tylko tiktaki. Leżę, aha, ty też. Ja też. Dobra, musimy... O nie, czekaj. Ada! Dzięki! Zapuść to! Ada po prostu biegała, tak? Ada mnie uratowała. No, wątpię. Ale wtedy zostałem dobity. Pamiętaj, że uniki można robić, nie? Tak, wiem. O! Jedziemy dalej. Yes! Hello! O, teraz ja jestem z Adą. O, jesteśmy znowu rozdzieleni. To jest jeden z moich ulubionych momentów w całej grze, ze wszystkich kampanii, muszę powiedzieć. No mi się podoba. Tak, trzeba tutaj, że tutaj dookoła trzeba robić. Boss fight jest fajny i... design bossa też jest całkiem zabawny. Historia bossa jest ciekawa. No. Mm-hmm. Spoko wszystko. I lokacja fajna. No nie wywracaj mnie, gro. Jak ktoś się zapyta, ci pomogę najwyżej, bo zjeżdżam teraz windą, ale... aha. O, dzięki! Ale jestem tak... dzięki losie! A co się tam stało? Uratowali... przeciwnicy stali przede mną, blokowali mi drogę i wtedy... z góry coś na nich spadło. Aha. Jakieś belki, tak, czy coś takiego. Ja tak patrzę z góry, tylko że mi zasłania winda, więc za bardzo nie mam też miejsca do strzału, wiesz? I znowu zostali zniszczeni. Jakby to do ciebie gonią trzy zombiaki, ale strasznie daleko. Ale nie dogonią mnie. No, ja w ogóle nie strzelam, żeby zachować amunicję Ada nawala z kuszy, ale to wiesz. Hmm. Na dół? Nie wiem, czemu mam tak mało amunicji. Znaczy, no teraz trochę zdobyłem, ale... O dziwo, gra daje ci pecha, że nie dostajesz z tych skrzynek i tego wszystkiego tak, tyle. Tak, tak. Kurde, wiesz, ile mam czerwonych tych... roślin? Dwie. Trzy. Ja mam dwie. I ich nie można połączyć ze sobą. Wiem. No ironia, wtedy jakbym nie niósł tej, no... Debory, to bym mógł, to bym miał już przynajmniej roślinkę jedną, nie? Znaczy, Boże, tiktaki. Z drogi, śmierdziele! Ja nie wiem, czy nie musisz na czegoś kliknąć, albo do nas muszę, dojść. Muszę, ale próbuję ich najpierw zarąbać. Bo mi stoją na drodze. Miałem nauczkę, żeby nie przebiegać obok nich. Upuścił! Właśnie... Hmm? Muszę teraz tylko migierkę robić. Upuścił przed chwilą latarnię i się on sam podpalił. Geniusz. Ale i tak już umierał, tak? Ostatnie siły zniknęły. Muszę teraz w USD tak jakby dookoła. Tak, tak, wiosłować. To było fajne. No i jedziemy teraz lorą. Chyba trzeba kucać po prostu, tak? Tak. Tak, kucać i strzelać. Kucać. Oj!
Jak ja to zrobiłem? Nie wiem. Nawet nie pokazało mi, co dokładnie kliknąć, czekaj. Pewnie... A spacja R pisze, ale dwójką też spacja... można to. Ale z dwójką też możesz to zrobić. No tak. Ja dwójką wciskam na przykład. Ale jak wciskanie dwójki, czy tam kłócanie ogólnie jest trochę mniej. Stop it, Debra! This isn't you! Mniej się można na to liczyć. Mm. Jej się fryzura fajnie nagle zmieniła, kurde. A no faktycznie. Tak. Wygląda teraz trochę jak Cinder z Mortal Kombat. Nie, ale nie warto strzelać. Czekamy, aż nas rzuci. Teraz będzie warto strzelać. Biorę tą po lewej, dobra. A, bo trzeba zrobić unik, kurde. Pomóż. Ej, do. Czego użyję spraya może? Ja użyłem tych taków. A, ale tak mi nic nie... Tak mam tylko dwa. Dało ci trochę. Kwadraciki. A, okej, dobra. Za nami. Z drugiej strony. Dobra, rozwaliłem tą na górze chyba. Kurde, leżymy wszyscy. Znaczy, bo zajdą. A nie, ty żyjesz. Użyj tego spraya, czy nie? Użyj. Aha! Szel do beczki. Dobra, czekaj. O, good. To teraz użyj leczniczego masz. Już. Hu. I uważaj, żeby kłócać zaraz. Tak? Nie, chyba już nie. Możliwe, że będą jeszcze kłócanka. O, jest! Dobra. Menu główne włączyłem zamiast R, lol. Spacjaj R. Dobra. Wiem. A. Ale fajne efekty, kurde. A to też można strzelić po prostu. No. Spadniemy chyba? A nie, dobra, normalnie jedzie. Bo nie było desek, to myślałem, że może spadniemy. Roger. Unik! A, tym razem ja zrobię maty w ogóle. A tym razem możesz mnie ule... Lol, nie musisz. Czyżby znowu oddzielnie? O, shit, przecież nie mam amunicji. Powiem ci ciekawostkę, akurat obok mnie przypadkowo była amunicja. I też się podnieść nie mogłem. A ty jakbyś nie miał. No more tears. Not until I avenge your death. Please. Forgive me. I'm gonna make him pay for this. Look at me. It's gonna be okay. Look at me. Look at me, it's gonna be okay! Just keep your eyes on me. Help me! I'm gonna get you out of here, Deborah. Deborah, look at me. We're gonna get through this. No, let her go! Get away from me! Not her! Not my sister! Take me! Please! I'll do anything! Please don't hurt her! I didn't know what else to do. So I helped him. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons, all right. Why the hell would he do all this? Long story. We're up against the people who really run this country. In a very dangerous game. And if you don't play your hand right... Leon, where are you? Simmons there.
Yes. Hunnigan, you need to be careful. I think he's the one who did all. Did I hear my name? Simmons. O, to i był ten sukol. No i ciekawie. Obydwoje ranga B. To jest zabawne. No. Że mi zapisało zgony wszystkie, a tobie zresetowało. Zresztą, a faktycznie, no. Ale też zwróć uwagę, mam celność lepszą, dlatego że chyba mnie strzelałem. Dobra. No pokonali 129, pokonali 49, tak, nie? Właśnie to jest niezła ironia. Dobra, ale co czeka na nas w rozdziale trzecim, dowiemy się dopiero w kolejnym odcinku u Geralta.